Przed prokuraturą okręgową w Sosnowcu odbyła się pikieta policyjnych związkowców. Dziś mija dokładnie 1111 dni od rozpoczęcia postępowania w sprawie 18 osób, w tym 16 funkcjonariuszy z południa regionu, którzy mieli przekazywać informacje uzyskane w toku służby dziennikarzom. Dotyczyło to głównie zdarzeń powodujących utrudnienia w ruchu drogowym. Prokuratura dopatrzyła się w tym przekroczenia uprawnień. Ponad 2 lata temu miały miejsce pierwsze zatrzymania. Po pewnym czasie prowadzone czynności spowolniły. Policjanci uwikłani w tę sprawę, w sumie kilkanaście osób, wnosili o przyspieszenie śledztwa. Paweł Jędrusik. Zarzuty usłyszało 18 osób, w tym 16 policjantów. Jak sami twierdzą, nie robili nic złego, bo przekazywane informacje szybko trafiały do mieszkańców i pomagały im. Mamy do czynienia z jakimiś na przykład zdarzeniami drogowymi, które powodują utrudnienia w ruchu i dzięki temu nasi mieszkańcy mieli możliwość ominięcia tych miejsc, mając informację, że doszło do zdarzenia, które powoduje istotne utrudnienia w ruchu drogowym. Inaczej twierdzi prokuratura, która uznała, że policjanci przekroczyli swoje uprawnienia. Usłyszeli oni także zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków. W mojej ocenie jest to nasz obowiązek, tak również jest w przepisach. I tak naprawdę do teraz nie wiemy, ponieważ minęło 1111 dni, to teraz nie wiemy, jakie przestępstwa popełniliśmy. Przed prokuraturą okręgową w Sosnowcu pikietowało kilkadziesiąt osób. Funkcjonariusze mają też pretensje o przeciąganie śledztwa. Prokurator gromadził obszerny materiał dowodowy i każdy dowód musiał weryfikować w oparciu o inne pozyskiwane w tej sprawie dowody. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom popełnienie ponad 40 przestępstw. Thank you.